Poćwiczmy procenty. Miałam na początku 16 jabłek, zjadłam 4. Ile procent wszystkich jabłek zjadłam? Przekładając to na matematykę, tak naprawdę pytam, jaki procent 16 to 4? Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu i odpowiedzi na to pytanie. Nawiązując do poprzednich tematów, to tak naprawdę pytam 4 to jaka część 16, czyli pytam o ułamek. Na pewno wiesz, że 4 z 16 to inaczej 4 szesnaste. 4 szesnaste, gdy skrócimy ten ułamek, otrzymamy 1/4. Podzieliłam licznik przez 4 i mianownik również przez 4. Skróciłam ułamek. Ale to nadal nie jest odpowiedź na moje początkowe pytanie. Pytałam przecież o procent. Procent. Możliwe, że już wiesz, że 1/4 to 25%. To jest proste. Ale jeśli nie wiesz, to pokażę skąd to się bierze. Może jesteś początkujący w procentach, także pokażę jak to policzyć. Procent to inaczej przez 100. Czyli chciałabym z tego ułamka 1/4 zrobić taki ułamek o mianowniku 100. Przez ile muszę 4 pomnożyć, żeby otrzymać 100? Przez 25. Żeby nie zmienić wartości ułamka, górę też, czyli licznik mnoży przez 25. 25 setnych. Tak jak powiedziałam, procent to inaczej przez 100. Czyli ta liczba na górze, licznik, to jest właśnie nasz procent. To jest 25%. 25%, czyli 25 przez 100. Możesz to zrobić inaczej. Możesz zechcieć podzielić 4 przez 16. Mógłbyś nie chcieć skracać, prawda? To też jest rozwiązanie. Pokażę. 4 podzielimy przez 16. W końcu kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia. Czyli mogę zapisać, że to jest 4 dzielone na 16. Spodziewamy się utrzymać ułamek dziesiętny, a to już będzie łatwo nam zamienić na procent. Mówiłam o tym w ostatnim filmie. W porządku, 4 dzielone na 16 to jest 0. Musimy dopisać kolejne cyfry. 4 to jest 4,00 na przykład. 4 to to samo co 4,0 albo 4,00 i tak dalej. Tych zer po przecinku możesz dodać tyle ile chcesz, nie zmienia to wartości tej liczby. Przecinek zapisujemy nad przecinkiem i teraz bierzemy pod uwagę liczbę 40. 40 dzielone na 16 już potrafimy zrobić. To jest mieści się 2 razy. Zapiszę. 2 razy. 2 razy 16 to jest 32. Odejmuję 8 i spisuję kolejne 0. To jest 80. Przypominam, że dzielenie z resztą nas nie interesuje. Ta reszta nie jest nam nieprzydatna. Chcemy mieć tutaj ułamek dziesiętny. 80 dzielimy na 16. 16 zmieści się 5 razy w 80. To będzie 80. Odejmuję. Nie mam żadnej reszty, nie muszę dalej spisywać. Zatem 4 szesnaste, czyli to inaczej 4 dzielone na 16, równa się 25 setnych. Ja to zapiszę pod spodem. 4 szesnaste, to zapisaliśmy, że jest 4 dzielone na 16 i wyliczyliśmy, że to jest 25 setnych. A 25 setnych, gdy pomnożysz przez 100%, możesz to zrobić, bo 100% to jest 1, to jest po prostu całość, nie zmieniasz w wyniku, to inaczej 0,25 razy 100 to 25, procenty przepisujesz to 25%.